Witam kochani, dzisiaj jest 13 dzień października 2021. Nowy Bytom. Jest jeszcze Bytom, a to jest Nowy Bytom i to był kiedyś protest. Także wiadomo, że jest próba wiary, objawienie 3:10. I musimy wybrać. Prawda, Chrystusa prawda, Emanuel, Bóg z nami, jest nieśmiertelna, ona wyzwala. Wyzwala z kłamstwa, które diabeł, Jana 8:44, jest ojcem kłamstwa i śmierci. To jest opieka nad grobami. No. Dlatego Łukasza 9:60, niech umarli grzebią umarłych, a ludzie właśnie chodzą jak martwi, nie mając ducha prawdy. Jana 8:32, duch prawdy. Jana 6:63, te słowa są życiem, prawdą i życiem, Chrystus jest życiem. Jana 14:6, drogą, prawdą, życiem, wąską drogą do zbawienia, szeroka droga, Sodoma, Gomora, moralność, grzechy narosły aż do nieba. Ludzie są zagubieni. Za dużo rzeczy materialnych jest. I ludzie już stracili szacunek do siebie, pogubili się, pokłamali się, postraszyli się sami. A kto nie ma strachu, pieniędzy przeżyje. I najważniejszy jest spokój. Jana 14, 27 Chrystus, Król, Ojciec z nieba, Emanuel mówi: ja wam daję spokój Boży, nie lękajcie się, spokój Boży. Daj mi święty spokój. No, ten święty spokój, czysty, doskonały, nieśmiertelny, jest najważniejszy. No bo kiedyś ludzie zrozumieją, że to wszystko była ściema, zakłamanie, kłamstwo, ciemność. Bo cały świat się zakłamał. Cały. 1 Jana 5:15. Cały świat leży w mocy złego. Tam jest zaraza na tych słupach. W kominach jest zaraza 5G, maski 5G. Kiedyś tego nie było. Technologia wojskowa 5G. Grypy nie ma. Zarazy nie ma. Wszyscy umierają na grzech Adama. Rzymian 5:12, ale Rzymian 5:19. Kto będzie posłuszny? 100% prawdy dla Chrystusa, Mateusz 17:5. Jego słuchajcie, Jego Ojciec, Chrystusa Ojciec jest naszym dziadkiem. Chociaż dzisiaj ktoś sam się ze mną spierał. No jest, bo Chrystus był jednorodzonym synem jedynym. Ojciec Chrystusa nie miał córek, tylko jednego syna, którego posłał. I Maria go urodziła, jako Bogu urodziła syna, boskiego syna. I ten Syn Boży jest teraz Ojcem w niebie. Izajasza 9 rozdział od 5 do 7. Ojciec odwieczny. Ojciec prawdy. Także za prawdę powiadam wam. Ostrości nie ma. No, że prawda zwycięży, bo Chrystus zwyciężył. Jana 16:33. Ja zwyciężyłem świat. No, zwyciężył prawdą, miłością, oddał życie za nas na Golgocie, wziął nasze grzechy i teraz naśladując Chrystusa w Jego prawdzie, miłości, w Jego prawdzie, bo owoce ducha bez prawdy, Galacjan 5:22, nic nie znaczą. Jak tam nie ma prawdy, a jest owoce ducha. Ja byłem 6 lat u Świadków Jehowy i te owoce ducha nie mają, Świadkowie Jehowy, ale nie mają prawdy. Jana 14:6, Chrystusa nie mają. Tylko się postawili w rolę Chrystusa i nauczają, jako fałszywi nauczyciele. 2 Piotra, 2 rozdział. Ładnymi słówkami właśnie sprzedali się nawzajem. Prawda jest twarda, żywa, jak miecz obosieczny, ostra, kole w oczy i uszy. Kto ma uszy, niech słucha. Właśnie i teraz zamiast słuchać Rzymian 10:17 słowa Chrystusowego, to ludziom się przydają właśnie uszy do... żeby maski zakładać na uszy. A uszy są po to, żeby słuchać. Słuchajcie, co mówi Duch Prawdy Chrystusa do zboru. Do grupy ludzi, do gromadki. No.
Także Chrystus jest w niebie i gdzie dwóch albo trzech zebranych. Mateusz 18:20. Dwóch wystarczy trzech, już jest Chrystus między nami. Jana 4 rozdział 14-24. Prawdziwi czciciele czczą Boga w duchu i w prawdzie na każdym miejscu. A ludzie mają widzialne swoje świątynki, obrazy, meczety, kościoły. A to nasza świątynia, nasze ciało mamy doskonalać. Tak, mamy doskonalać nasze ciało, które jest świątynią. 1 Piotra 3:16-17, 1 Piotra 6:20, 1 Koryntian 3:16-17, 1 Koryntian 6:20, 1 Koryntian 7:23. Tak, i wtedy Efezjan 4:19. Błogosławie. Efezjan 4:5, 13-24. Błogosławie.